28 dzień marca. Michał Nowak, zapraszam na magazyn sportowy. Tauron Puchar Polski Kobiet nie dla Eleklerk, moja Radomki Radom. Podopieczne Błażeja Krzyształowicza w półfinale turnieju rozgrywanego w Nysie przegrały 1-3 z IŁ Kapital Legionowią Legionowo. Radomka wystąpiła w turnieju finałowym Pucharu Polski po raz trzeci w ostatnich latach. Po raz trzeci odpadła też na etapie półfinału. Spotkanie z IŁ Kapital Legionowią rozpoczęło się jednak dla radomianek bardzo dobrze, bo od wygranej w partii otwarcia do 18. W drugim secie w takim samym stosunku zwyciężyły rywalki. Trzeci set był bardzo emocjonujący, ale ostatecznie wygrała go Legionowia do 23. Czwarta odsłona to już dominacja rywalek i ich zwycięstwo do 16, a w całym meczu 3-1. W drugim secie straciliśmy na pewno jakość zagrywki. Bardzo dobrze przyjmowali i zdecydowanie nam się ciężej grało. Zapomnieliśmy o krótkiej zagrywce, która w pierwszym secie nam przynosiła efekty w postaci odrzucenia ich od siatki, gry na highballu i to jest chyba diagnoza na drugiego seta. Trzeci set granie punkt za punkt i niestety nasze błędy, niedokładności pojawiły się w wielu formacjach. Defensywa, ofensywa, no małe punkty, tak? Gra była zacięta i momentami, kolokwialnie mówiąc, podawaliśmy rękę przeciwnikowi tam przy dograniu freebola, przy nieporozumieniach w relacji między zawodniczkami. No i to poskutkowało tym, że w ostatnich dwóch akcjach po prostu przegraliśmy tego seta, co, jak się później okazało, było gwoździem do trumny, bo i emocjonalnie nie zebraliśmy się na czwartego seta i patrząc z boku, mam wrażenie, że też już nam odcięło prąd. Radomianki po raz trzeci w tym sezonie rywalizowały z Legionowią i po raz trzeci przegrały. Ja mam bardzo duży niedosyt po tym meczu i szczerze, jestem zawiedziona, że no tak to poszło. Jest mi przykro, bo myślę, że każda gdzieś z nas po cichu myślała, że no dzisiaj to będzie ten dzień, że wygramy, no i że będzie dobrze. No, ten pierwszy set zwiastował taki scenariusz, natomiast później posypała się nasza gra. Wyszłyśmy bardzo zmotywowane do tego meczu. Myślę, że każdy wiedział, o co gramy. Pierwszy set poszedł po nasze myśli, zagrałyśmy naprawdę bardzo dobrze, nie popełniłyśmy błędów, przycisnąłyśmy też zagrywką, gdzie myślę, że tutaj był też kluczem do zwycięstwa w tym meczu. W pierwszym secie nam się to udało, niestety od drugiego myślę, że właśnie nie umiałyśmy utrzymać tej naszej zagrywki. Zaczęło lepiej przyjmować i na siatce zdobywały punkty. Popełniliśmy moim zdaniem za dużo błędów. Po zwycięstwie z Radomką Legionowia awansowała do finału Tauron Pucharu Polski Kobiet, ale w nim nie miała szans z świetnie wdysponowanym dewelopresem Bella Dolina Rzeszów. Ekipa z Podkarpacia wygrała 3-0 i zdobyła trofeum po raz pierwszy w historii. Więcej o turnieju finałowym Tauron Pucharu Polski Kobiet powiemy w czwartkowym programie Tiebreak. Premiera 31 marca o godzinie 18:05 w telewizji Dami i na portalu cozadzień.pl. Bieg Kazików odbył się już po raz 14. Tegorocznym triumfatorem okazał się Mateusz Kaczor. Trasa tegorocznego biegu Kazików prowadziła ulicami Żeromskiego pod Walną, Rynkiem Reja, Struga, przez Plac Jagielloński, Stańczyka, Niedziałkowskiego, Słowackiego oraz przez Park Kościuszki. Trasa w ścisłym centrum miasta Radomia, ciężka, wymagająca, trzeba się do niej przygotować, no ponieważ mamy różne tutaj nawierzchnie i kostka, i asfalt, i szutry, dużo zakrętów, troszeczkę tych podbiegów mimo Radomia jednak mamy na tej trasie, także tutaj trzeba być mięśniowo dobrze przygotowanym i nabieganie w wyniku 30 minut to jest duży sukces. Jako pierwszy linię mety w biegu głównym przekroczył Mateusz Kaczor przed Bogdanem Semenowiczem i Patrykiem Kozłowskim. Jak się okazało, po finiszu trasa biegu była nieznacznie dłuższa niż zakładane 10 km. Z tego, co już się tutaj dowiedziałem od chłopaków znajomych po biegu, że trasa podobno o 200 coś metrów dłuższa, także jeszcze bardziej zadowolony niż tuż po biegu, bo to znaczy, że pobiegłem w granicach 29-30 na dychę, co jest nowym rekordem życiowym, więc fajnie, ja też wracam po tym
sezonie przerwy jakby, to jaram się. Właśnie ja myślałem, że była równiutka dycha, ale z tego, co tam wszyscy mówią, że te 260 metrów więcej, no to nie no, fajnie, bo to prognozuję, że na stadionie będzie naprawdę szybkie bieganie tuż za kilka miesięcy. Wśród pań najlepsza była Izabela Paszkiewicz przed Natalią Semenowicz i Dominiką Stelmach. Frekwencja dopisała, pogoda dopisała, humory dopisały, więc myślę, że bieg udany. Zawsze mamy mocną grupę do biegania, ponieważ mamy atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, więc przyjeżdżają tutaj zawodnicy nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. W tym roku mamy medalistów Mistrzostw Polski, mamy reprezentantów Polski, którzy startowali na Mistrzostwach Świata, nawet na Igrzyskach, bo Iza startowała, zwyciężczyni w biegu kobiet na Igrzyskach Olimpijskich, więc no, uważam, że my mamy bardzo mocny tutaj poziom, wysoki poziom sportowy. Oprócz biegu głównego odbyły się także biegi dzieci i bieg charytatywny. Naszym celem jest tak nie tylko promowanie Radomia, ale promowanie kultury fizycznej, promowanie naszego miasta, promowanie tutaj mieszkańców, ponieważ bardzo mnie to cieszy, ale tutaj Radomianie potrafią wygrać, czyli takim przykładem jest tu Mateusz Gos. Też kiedyś startowałem, też mi się tu udało wygrać może nawet chyba dwa razy bieg Kazików. No i kontynuatorem moich sukcesów tutaj jest Mateusz Gos, Patryk Kozłowski, następny nam rośnie Mateusz Kaczor, znaczy na odwrót, Mateusz Kaczor, a rośnie nam Mateusz Gos, który podejrzewam mocno się rozpycha w tym takim świecie biegowym łokciami i będziemy mieć, mam nadzieję, za kilka lat, a może już w następnym roku bardzo dużą pociechę. Bieg główny na 10 km ukończyło w tym roku ponad 660 osób. Tylko 3 setów potrzebował Jastrzębski Węgiel, by pokonać Ceratenę Czarnych w Radomiu. Po tym triumfie goście awansowali na pozycję lidera plus ligi. O ile jeszcze w pierwszej partii Czarni podjęli rękawice w starciu z mistrzem Polski, tak 2 kolejne sety to już dominacja zespołu Jastrzębskiego Węgla. Podopieczni Jakuba Bednaruka przegrali do 14 i 16, a w całym meczu 0-3. Co tu dużo mówić, no Jastrzębie klasa sama w sobie, no mają zawodników jakich mają. My tak naprawdę w tym tygodniu teraz trenowaliśmy powiedzmy pełną czternastką. No tak naprawdę musieliśmy zaryzykowaliśmy, niestety nie udało się. W tabeli plus ligi Radomianie mają na koncie 20 punktów i mają 5 oczek przewagi nad ostatnią PSG Stalą Nysa, która w poniedziałkowy wieczór zagra z Lok Lublin. Jeśli wygra za 3 punkty, to zachowa szansę na wyprzedzenie Radomian w ostatniej kolejce. Wtedy różnica pomiędzy Czarnymi a Stalą będzie wynosiła tylko 2 punkty. Jest mi wstyd. Jest mi po prostu, czuję się z tym źle. Jestem pierwszy raz w życiu w takiej sytuacji, że muszę patrzeć, nie muszę teoretycznie, ale w dużej mierze na to, czy przeciwnik również z dołu tabeli wygra z ostatnią drużyną, żebyśmy nie musieli grać o baraże, czysto teoretycznie, bo również my możemy zdobyć punkt. Wszystko jest w naszych rękach. Ja czuję się z tym katastrofalnie, nie będę ukrywał tego. Mam nadzieję, że to jest pierwszy i ostatni raz w życiu. Przychodzę na treningi, robię wszystko, co się da. Od pierwszego minuty do końca i każdy z chłopaków tylko co z tego. Widzimy jak jest. Potem boisko weryfikuje. W ostatniej kolejce podopieczni Jakuba Bednaruka zagrają na wyjeździe z PGS Krom Bełchatów. Hydrotrak nie dał rady mistrzowi Polski. Radomianie przegrali w Ostrowie Wielkopolskim. Hydrotrak chciał przełamać złą serię w Energa-Basket Lidze. Radomianie po raz ostatni wygrali w listopadzie poprzedniego roku. Wtedy sensacyjnie pokonali Stal Ostrów Wielkopolski. W miniony weekend znowu zmierzyli się z mistrzem Polski. Tym razem jednak górą byli rywale, którzy wygrali 109-84. Mieliśmy grać odważnie, bo nawet jak gdzieś to będzie decyzja, to lepiej grać odważnie niż pasywnie, bo jak gram pasywnie, odpuszczamy otwarte rzuty, to potem ciężko jest grać przeciwko tej agresywnej obronie. No i co, trochę nam też popadało, im też dobrze wpadało,
Myślę, że drugą połową pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie walczyć trochę w tej pierwszej połowie. Było za dużo otwartych pozycji i już ciężko nam było dogonić, mimo że mówię, w trzeciej kwarcie zbliżyliśmy się do nich, więc jeszcze raz gratulacje. My wracamy do Radomia i przygotujemy się do kolejnego meczu. Dziękuję. Hydrotrak źle wszedł w to spotkanie. Już po pierwszej kwarcie przegrywał 20-35. Podopieczni Roberta Witki nie byli w stanie przeciwstawić się faworytowi. Zbyt stremowani chyba zaczęliśmy to spotkanie i popełniliśmy zbyt dużo błędów, szczególnie w obronie, gdzie pracowaliśmy nad pewnymi elementami i na treningach mieliśmy dosyć sporo czasu, żeby się na to przygotować, a myślę, że ta lekka trema gdzieś spowodowała to, że popełnialiśmy błędy i byliśmy pasywni. Byliśmy pasywni w obronie, przy tych pomocach, które mieliśmy robić, byliśmy za wolni i przez to drużyna gospodarzy bardzo dobrze weszła w ten mecz. Szukając pozytywów, na pewno jestem zadowolony z postawy zespołu, że nie odpuścił, że jednak mimo wszystko zmusiliśmy gospodarzy do tego, żeby jednak trochę pracy jeszcze włożyli w ten mecz i że nie był to do końca tak łatwy mecz, jakby się mogło wydawać po pierwszej połowie. Hydrotrak w tym sezonie ma na koncie tylko 4 wygrane i aż 22 porażki. Zawodnicy Radomiaka Radom, korzystając z przerwy w rozgrywkach, rozegrali mecz kontrolny z Koroną Kielce. Zieloni pokonali rywala z Fortuna pierwszej ligi różnicą 3 bramek. Podopieczni Dariusza Banasika w grze kontrolnej zmierzyli się z czołowym zespołem pierwszej ligi, czyli Koroną Kielce. Opiekun zielonych na boisku Jodły w Jedlni Letnisku sprawdził dyspozycję 20 zawodników. Radomiak wygrał 3-0. Najpierw Marcela Zapytowskiego w zamieszaniu podbramkowym pokonał Mateusz Radecki. Do przerwy było 2-0, a gola zdobył Luis Machado. Ozdobą sparingu było jednak drugie trafienie Radeckiego, który huknął z dystansu w samo okienko bramki Korony. W najbliższy weekend wrócą rozgrywki PKO Ekstraklasy. Radomiak zagra na wyjeździe z ostatnim w tabeli Brukbetem Termaliką Nieciecza. To już wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym. Do zobaczenia.